kolejny rzut karny. Trzeci z rzędu zakończony bramką. W tak krótkim odstępie jest najpierw próba rzutu, a potem niestety zbyt długo chyba czekał. No i bramki nie ma, rzut karny obroniony. Nie zwalniają też Azoty. Bardzo szybko rozegrana akcja i wyrównanie. Poprzeczka i teraz kapitalna interwencja Bogdanowa po rzucie Bartłomija Bisa. No i od kilku chwil w roli głównej w drużynie Zagłębia, jeżeli chodzi o ofensywę, obrotowi, a my mamy show bramkarzy. Piotr Jarosiewicz i Mateusz Zembrzycki. No, zamykam oczy. 60. minuta spotkania. Decydujący moment tego meczu. Zembrzycki! Ależ to kapitalnie obronił Mateusz Zembrzycki. Remis, będą rzuty karne. Ten zawodnik, który raz się pomylił, leworęczny, grający z numerem 4. Zamarkował rzut, ale w dwie ręce złapał, proszę Państwa, Chmieliński. No to się rzadko zdarza, jak wyczuł swojego rywala Artur Chmieliński. Brawo dla golkipera Wybrzeża.